Cześć, witam Was na kanale Piłkarska 11, ja nazywam się Krzysztof Muszyński, a tym razem zabiorę Was na pożegnalny mecz Gdańska z Ekstraklasą. Biało-zieloni podejmą Legię Warszawa, Legię, która notuje naprawdę wyśmienity sezon, w szczególności jak cofniemy się myślami do tego, w którym miejscu legioniści znajdowali się dokładnie rok temu. Oczywiście sytuacje wynikowe w tabeli są jasne i klarowne w przypadku jednego, jak i drugiego zespołu, niemniej będziemy świadkami pożegnania najskuteczniejszego obcokrajowca w historii naszej ligi, a więc Flavio Paixão. I właśnie w tym wydarzeniu szukałbym emocji. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Nie ma co przedłużać. Zaczynajmy! Dziewczynka wspierała Legię nie tylko na stadionie w Gdańsku, ale również podczas meczów gwiazdowych w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Zosiu, w imieniu kibiców Legii dziękuję Ci za Twoją obecność z nami. Panie i Panowie, minutą ciszy uczcimy pamięć Zosi Uświńskiej Legii Gdańsk, która odeszła od nas zdecydowanie za szybko. Zasłużył sobie na miano jednego z lepszych trenerów w Ekstraklasie. Co prawda,
ostatni trofeum te zdobyte na Narodowym Puchar Polski było dopiero jego pierwszym trofeum w karierze, jednak myślę, że już niebawem Kosta dorzuci do swojej prywatnej gablotki więcej czwarki. Legioniści są zdecydowanie groźniejsi. Teraz, dawaj. Arbiter doliczył mistrzostwa Polski kobiety w ruchy do lat. Gotuje się w polu karnym, gdzie tak naprawdę obrońcy Lechii nie mają pomysłu, co zrobić z tą piłką, a wystarczyło tylko wybić. Świetne piłki są kolejne. Czas na pierwszą zmianę w drużynie Lechii Gdańsk. Boisko opuści Flanio Pańszą, numer 28. Drodzy Państwo, historia dzieje się na naszych oczach. Flanio Pańszą ostatni raz w Gdańsku opuszcza boisko. Thank you.
piłka dla Flavio. Flavio nie kryje wzruszenia, ale za moment oddał mu mikrofon. Bo na naszych oczach dzieje się historia, na naszych oczach dzieje się historia. Flavio, oddaję ci mikrofon. To są twoi kibice, to są ludzie, którzy przychodzą na Lechię w dobrych i złych chwilach. To są ludzie, którzy z Lechią będą zawsze, niezależnie co tu się sportowo-piłkarsko dzieje, czy dobrze, czy źle. Mikrofon dla ciebie. Dzień dobry tutaj wszystkim. Co odróżnia Kałużyńskiego od jego kolegów, to to, że on wie już, co chce zrobić piłką przed otrzymaniem. Od początku meczu Josue dostaje zdecydowanie za dużo miejsca na wrzut i strzały. No, prędzej czy później dla Lechistów to się naprawdę źle skończy. Niespodziewanie boisko musi opuścić Dusza Tęciak, natomiast kibice prezentują efektowną oprawę.
przypominam, że może grozi to przerwaniem meczu. Apeluję o nieodpalanie kolejnych środków pirotechnicznych. Widzimy się w pierwszej lidze. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!